Słuchajcie, jak to na koniec lutego, warunki są jakie są, jest minus jeden, ale mamy super miejscówkę za to i przyjechałem tutaj dosłownie na 20 minut na dwa loty. Mam nowego Flywoo, latałem już nim mniej więcej z 5 razy, bardzo fajny dron, kapitalnie się lata i wziąłem też dla porównania Awatę, żebyście mogli sobie ocenić ujęcia, one są bardzo zbliżone, ale styl lotu, głośność i tego typu właściwości, które decydują o tym, czy warto danego drona kupić, czy nie, będzie to element też przygody. Jestem w kapitalnym miejscu, wysoko, mamy świetne widoki na jedną i na drugą, na trzecią stronę, otwiera mi się cały horyzont. Oprócz tego, że jest dosyć ciemno, bo dzisiaj jest zachmurzone niebo, może nam wyjdzie słońce, ale raczej marne szanse, to miejscówka jest kapitalna, genialna. Skomentuję wam dwa loty, może na koniec zrobimy jeszcze jakiś krótki montaż i to jest taki plan na dzisiaj. 20 minut to... Dobra, wygląda na to, że wszystko gra, to co tutaj jest świetne, że mam OSD z Betaflight, temperatura 30 stopni, no i fajnie. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Radio mam już w tym momencie odpalone, ruszyliśmy i lecimy. Jestem w trybie akro, tak. Polecimy sobie na początek dookoła. On fajnie lata, dlatego że on lata wolno. To co mi się podoba. I się nawiążemy do tej ścieżki. On nie lata szybko jak kwadranik. Bardzo łagodny jest i cichutki. Genialnie, bardzo mi się podoba. Wzniesiemy się. Dwupatowe śmigła, więc nie jest taki agresywny podczas lotu. I teraz polecimy sobie... Oj, pitch już muszę mocno ten... Dobra, mocno wciskać. Polecimy sobie tutaj na sąsiedni masyw czy zagajnik i tutaj są jakieś skałki. Zobaczycie, jak to wygląda. Mam fajne OSD, bo mam tutaj ilość satelitów, jest w tej chwili 12. Mam też odległość, jesteśmy 270 metrów od nas. Mam też temperaturę, w tej chwili jest 15 stopni temperatura kora. I też prędkości. Ten dron rozwija prędkość do 75 km na godzinę, czyli niedużo. Wysokość względna jest minus 12 od miejsca startu. Tak to wygląda. Polecimy sobie teraz. Mam też strzałkę fajnie widoczną i też amperaż. Pobiera mi mniej więcej 6 amperów. Dobra. I teraz lecimy wzdłuż drogi. On bardzo ładnie do cruisingu jest idealny. Bitrate w tej chwili około 37-40. Genialny jest. Ja mam dzisiaj ręce troszkę zimne, więc nie będę tu robił jakichś specjalnych akrobacji przy tym. Musiałoby być cieplej. Ale jak widzicie, lata się nim naprawdę świetnie. Fajny dronik. Na O3 on ma nie dość, że dobry zasięg. To jest cichy, doskonałą wizję. Jeszcze steruję tym radiem DJI, tym szarym. Więc jeżeli chodzi o całkowite właściwości, super. Poza tym można ten obrazek wystabilizować w Gyroflow. Więc mamy tutaj naprawdę wszystkie symptomy szczęścia. To co jeszcze możemy zrobić, to zwolnić sobie w postprodukcji ujęcia. I to już jest kosmiczna wartość, naprawdę duża wartość, jeżeli chodzi o to, co nam proponuje DJI w tym produkcie, czyli Air Unit O3. Ja myślę, że dla FPV branży, szczególnie tej Cinematic, jest to zdecydowanie przyszłość, bo może jeżeli chodzi o branżę freestyle, niekoniecznie, ale dla Cinematic jak najbardziej O3 jest dobrym rozwiązaniem. Nie musimy wykonywać jakichś szybkich manewrów, tylko lecimy sobie spokojnie, taki flow, taki cruising właśnie, jeszcze jak mamy lekkiego drona i ta całość jest dyskretna, nie hałasuje nam tak jak 5-calówka. Słuchajcie, ja go nie próbowałem jeszcze ze śmigiełkami trójłopatowymi, ale może być wtedy mocniejszy, na pewno będzie mocniejszy. Na razie rozpoznaję możliwości Flywoo. No przede wszystkim jest bardzo lekkim też dronem.
Tego trzeba być świadomym. Idzie jakieś auto. Pojedziemy sobie za tym autem. Zobaczycie, ja już nabiorę prędkości. Jak on fajnie tutaj leci. Jak ładne ujęcia można zrobić. Właśnie lecąc za samochodem. Fantastycznie, teraz się wzniesiemy na koniec. Żeby nie zgubić tego zasięgu, ale widać, że już taką kinówkę można zrobić w prosty sposób i pokazać kapitalne ujęcia. Teraz odleciałem na 300 metrów. Zasięg jest cały czas petarda. Wrócimy sobie powoli i wyląduję. Ogrzeję się chwilę i wyląduję, żeby pokazać Wam, jak lata się awatą dla odmiany. Chciałbym zrobić jeszcze tylko jedną rzecz. Lecimy w tej chwili około 4 minut, więc wystarczy, może 4,5. Ja już mam ręce praktycznie zamarznięte. Ale to, co chciałem Wam pokazać, to jeszcze jest ten dźwięk drona. Spróbuję zrobić tutaj ze dwa okrążenia blisko nas, żeby to było mniej więcej słyszalne, żebyście słyszeli, jak on sobie pracuje. On jest tak delikatny. Tak jak teraz. Świetnie. Na początku miałem kłopoty z tym, żeby go rozbrajać i sterować radiem DJI, ale teraz już się przyzwyczaiłem. Mam tutaj parę takich podstawowych rzeczy. Bazerek na przykład i inne rzeczy. Uzbrojenie. Tak, arm, disarm. Mamy też tutaj fail safe, także jest dużo tego. I fajnie to wygląda, ma też bazer zewnętrzny, więc damy radę. Ogrzeję się chwilę, słuchajcie, i zrobimy to samo awatą. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie, szczególnie z poziomu użytkowników awaty. Dlaczego warto rozwinąć się i pójść dalej, poza awatę? Bo niektóre osoby na tym poprzestają, a właśnie Flywoo jest dobrym, ciekawym rozszerzeniem, bo jest mały, sprytny, lekki, cichy, poniżej 250 gramów, blisko ludzi można polatać. Petarda. Lecimy dalej. Słuchajcie, awatę mamy już włączoną i to, co jest ciekawe, że nie widzą jej gogle i nie widzi jej radio, więc trzeba zacząć od tego, żeby sparować całość. Spróbujemy najpierw radio. 4 sekundy. 4 sekundy i przechodzi, naciskam włącz, wyłącz i przechodzi w stan bindowania. I to samo robimy z awatą. Dobrze, zbindowała się. Teraz musimy zmienić środowisko operacyjne, system operacyjny. Trzeba przejść do settings, ustawienia, about, a następnie przejść do switch aircraft mode na awatę. Ja przy tych zmarzniętych palcach nie mogę operować joystickiem tak sprawnie, jakbym chciał. I teraz muszę dopiero wyłączyć całość, włączyć jeszcze raz i będzie można dopiero sparować awatę z goglami, więc jest cyrk, ale nie ma tragedii. Jak ktoś ma tylko jedną parę gogli, to jest w stanie to zrobić. Ale najlepiej mieć dwie pary gogli, nie? Albo więcej w ogóle. No ale to różnie bywa. Amerykanie to mają nawet po 10 par. Jak patrzyłem na niektórych pilotów, to był prawdziwy kosmos. Teraz? Zbindowało się. Jest już wszystko? Dobrze, 16 na 9, 4K w 50, wide, stabilizacja wyłączona, ISO max 400, internal storage, dobra, format. Formatuję teraz, a nam pamięć, mamy 20 giga do dyspozycji, ok, zaraz wystartujemy awatą i to będzie tyle. Dobra, polecimy, słuchajcie, w rękawiczkach, bo jest zimno jak jasna cholera, tylko ja tak, gogle sobie założę tu i kaptur dopiero na to. No jak zimowe warunki, dzisiaj jest dosyć duża wilgotność, a jest ile w tej chwili? Minus 1. Startują silniki. Mamy to. Przelecimy kawałek, przełączę teraz w tryb manualny. Jest już awata w trybie manualnym, można ją polecieć.
Jest trochę szybsza od Flywood, bardziej dynamiczna, mógłbym powiedzieć. I bardzo głośna. Ale coś tutaj się dzieje nie tak, jeżeli chodzi o... Dobra, spróbujmy ją przełączyć jeszcze raz w tryb manualny, tak jakbym miał błąd drążków. Tak, ona cały czas pokazuje, że mamy drążki do kalibracji. W dodatku nią troszkę rzuca, więc to co zrobię przede wszystkim, przejdę w tryb normalny, wylądujemy, kalibruję drążki i przetrę obiektyw też. Teraz sobie zrobimy kalibrację drążków, więc jest cyrk z tym wszystkim tutaj. Control, remote controller, stick mode. Muszę założyć gogle. Dzisiaj nagrywałem taki materiał, że DJI ciągle nam jakieś kłody pod nogi rzuca. Jak nie mapy, to kalibruj sobie ten RC, nie? RC calibration. Start. Aha, mam mieć w środkowym ułożeniu. Teraz jest w środkowym. Start. Dobra. I teraz mamy nim troszeczkę po ten. I to tago dial. Dobra. Wszystko gra. Więc to co zrobimy jeszcze, to przetrę obiektyw. Są spore różnice temperatur, a w dodatku mam wrażenie, że te gumy gimbala nie za dobrze trzymają awatę. Ale teraz wygląda na to, że obiektyw jest czysty. Słuchajcie, nie ma co tracić nadziei, robimy drugi lot awatą. Jest kłopotliwa, jak każdy obserwuje. Flywood już byśmy dawno kończyli lot, a tutaj ciągle coś się dzieje. Lecimy w rękawiczkach, odpalę ją teraz. Silniki są już odpalone. Polecimy troszkę dalej. Ona jest bardzo głośna. Przejdziemy w tryb manualny. Dobra, mamy to. I teraz lecimy awatą. Spróbuję troszeczkę nabrać prędkości i powiedzieć wam, co tutaj się dzieje. Na pewno mamy sterowanie gimbalem. Na pewno ją bardziej buja, bo ona ma tutaj jednoosiowy gimbal. Lata fajnie, aczkolwiek przy niskiej temperaturze te gumy gimbala, to będzie prawdopodobnie widoczne tutaj. Ona jest dużo bardziej dynamiczna, waży prawie dwa razy więcej od Flywood. Jest szybka awata. Zrobię takim szerszym łukiem, tutaj minięcie wokół auta i spróbuję teraz przelecieć pod tym tunelem, pod tym. Ona jest bardzo szybka i ten gimbal też mi tak chodzi, że on jest czasami za wysoko, czasami za nisko. Tak jak teraz powinien być lepiej. Dobra. Tutaj Leonek jest z nami, on sobie patroluje teren i dba o moje bezpieczeństwo. To co mieliśmy zrobić, to polecieć sobie na sąsiedni masyw. Słychać ją wyraźnie, Flywood już było bezszelestne z tej odległości. A jestem w tej chwili niecałe 200 metrów, tak 200 metrów jestem w tej chwili od punktu startu. Awata ma na pewno dużo takich ciekawych cech, między innymi pokazuje nam tutaj, w jakim trybie latamy, to telemetria wygląda inaczej, na pewno ciekawiej niż w Betaflight. Pokazuje nam sygnał, jest pełen cały czas, ilość satelitów mamy w tej chwili 25, więc na pewno jest to system bardziej zintegrowany, ale gdyby DJI miało możliwość wypuszczenia większej ilości takich dronów, to byłoby naprawdę super. Żebyśmy mieli na przykład takie jednostki lekkie jak Flywood, czy long range, typowe jednostki lekkie, które mają tak inteligentne cechy jak te drony typu Avata. Avata nie spisuje się rewelacyjnie pod kątem lotów, bo ona jest mocno dociążona, ale też ma sporą powierzchnię. Teraz spróbujemy sobie zrobić ściganie samochodu. Tu jedzie auto. Nabiorę prędkości. Zaraz powinno mnie wyprzedzić. Jedziemy za nim bezpośrednio. Teraz jestem na maksymalnej prędkości, muszę się do niego nawiązać. Siedzę mu na ogonie, bardzo ładnie to idzie. Dobra, i odpuścimy teraz. Więc ona jest dużo szybsza. Osiągnąłem prędkość około 70 km na godzinę awatą. Całkiem dobrze się ściga. Jeszcze jak mamy auto, które jest w naszej ekipie, jest dużo lepiej.
Jak ręce nie są zamarznięte. Ogólnie bardzo fajny dron. No, to co mogę powiedzieć, do nauki jest świetne. Dla ludzi, którzy dopiero wchodzą w świat FPV, jest genialny. Można nią robić też akrobacje, nie jakieś specjalne, ale da się, bo jest ciężka. Jest dociążona, więc bardzo mocno hałasuje. Waży 400 z czymś gramów, więc to nie jest... To już drugi raz zgubiłem zasięg i mnie przeoczyło w tryb normalny, nie wiem czemu. Więc to nie jest dron idealny, ale może ma dużo cech, które pozwalają początkującym wystartować w taki ciekawy sposób. Nie wiem dlaczego mnie przełączyło drugi raz w tamtym miejscu. Może są jakieś zakłócenia albo coś podobnego. Jeszcze popatrzę, mam rozłożoną antenę. Nie powinienem mieć failsafe, a już drugi raz mam. Tutaj failsafe w Awacie polega na tym, że dron nie spada, tylko przełącza się w tryb normalny. Teraz ją buja bardzo na boki. Ojojoj. Jestem 300 metrów, polecimy sobie jeszcze kawałek. Może ten słup. Na pewno odległości i na pewno zasięg tutaj są kluczowe. Ale ją bardzo, bardzo, bardzo buja. W tej chwili będziemy wracali. Jesteśmy przy tamtym masywie po lewej stronie. Na tej miejscówce polecę na granicy pola. Ale jest kurcze. Przyznam, że duży dyskomfort, bo gimbal ma mokre, nie mokre, tylko zimne gumy i nie amortyzuje tak dobrze, jakby się chciało, więc Awata ma też swoje i gimbal ma swoje też mocne i słabe strony przy dronie, a między innymi to one są, polegają na tym, że jak jest wilgotność i niska temperatura, to te gumki sztywnieją dość mocno. No dobra, znowu nas przerzuciło w tryb N. To już jest trzeci raz. Być może moje anteny też nie są idealne. Teraz tak jakbym całkiem... Dobra, mamy to. Przejdziemy w tryb manualny. Jestem w trybie manualnym. Mam jeszcze kilka minut lotu, ale już sygnalizuje mi słaby akumulator. Polecimy może sobie w takim razie z minutkę i zaraz wrócimy. Tu nadjeżdża auto bodajże. No i fajnie. Więc sobie polecimy wzdłuż drogi i teraz możecie zobaczyć, jak on się nawiązuje do samochodu. Aczkolwiek mam słaby akumulator, 26%. Zaraz będę już lądował. W dodatku jeszcze dość mocno buja. Awata, nie wiem z czym to jest związane. Nawet się nie nawiązałem. Muszę wracać już. Tak to wygląda, więc ten lot też nie jest jakoś szałowo długi, dlatego że mamy niskie temperatury. 6 minut lecę w tej chwili. I to wszystko. Nie? Jesteśmy tu. Zrobimy jeszcze króciutką rundkę. Ona ma dużą inercję, bo jest ciężka. Teraz przerzuciłem się w tryb N. Obniżymy gimbala. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te wrażenia z lotu Awatą. Słuchajcie, i teraz ktoś może powiedzieć, który dron jest lepszy. No to wszystko zależy. Tak jakbyśmy oceniali samochody. Jeden samochód służy na przykład do transportu, drugi do ścigania się, a trzeci do jazdy w terenie. Więc to są zupełnie inne produkty. Awata jest świetna dla początkujących, także dla ludzi, którzy zaczynają. Ma szereg udogodnień, ale też dużo rzeczy nie zależy od nas, bo DJI zamyka nam drzwi. Natomiast Flywoo jest świetnym dronem pod kątem tym, że jest bardzo lekki, cichutki, daleko lata, ma doskonałe
doskonałą jakość. Oczywiście nie ma tych wszystkich cech inteligentnych, ale można na przykład różne akumulatory zastosować, bo zarówno malutki 450 mAh, wtedy on waży poniżej 250 g, jak i duży akumulator. Będąc w terenie możemy mu zapiąć nawet akumulator 1050 mAh 4S i latamy 10 minut, więc każdy dron na pewno służy do czegoś innego, ale najważniejsze jest to, żebyśmy my mieli świadomość tego, jak możemy wykorzystać, bo to my jesteśmy tutaj najważniejsi w całej tej zabawie, a nie nasze maszynki, które można przecież wymienić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Ja trochę zmarzłem, uciekam do domu, a Was powitam już niedługo. Pa! No i co, zmarzłeś? Zimno, nie? Oj, oj, oj. Dobry piesek.